A jaki ma Pani stosunek do medycyny estetycznej? Nie wiem. Nie, nie. Jeżeli ktoś chce, myślę, że może pomóc, może zaszkodzić równie. Natomiast lat i życia nie da się oszukać i wydaje mi się, że warto żyć w zgodzie z sobą. Ale medycyna estetyczna polega dla mnie przede wszystkim na tym, co wrzucamy w siebie, bo to wychodzi na zewnątrz. Nie pomogą żadne zabiegi, jeżeli człowiek nie ma pewnej higieny żywieniowej. Pani Grażyno, a w jaki sposób Pani dba o figurę? Wygląda Pani fenomenalnie. Mogliśmy ostatnio podziwiać na Pani Facebooku zdjęcia z Włoch w skąpym bikini. Czy spodziewała się Pani takiego zainteresowania mediów? Nie, ale prowadzę taki pamiętnik, utożsamiając siebie z Panią Lalą. Jestem szczęśliwa, że ludzie weszli w tą grę razem ze mną. A ponieważ byłam nad jeziorem Como, i pomimo, że w moim hotelu były baseny, nawet podgrzewane, to ja wchodziłam jednak do jeziora, do zimnego jeziora. I to jest chyba jeden z najlepszych leków medycyny estetycznej, tak mi się wydaje. Poza tym spacery z psem, uciekanie z wielkich miast, jeżeli chodzi o czyste powietrze, to jest szalenie ważne. A chociaż nie ukrywam, że czasem zapalam papierosy. Trzeba się czasami zrelaksować. Spekulowano także o Pani kryzysie w związku, a wygląda Pani olśniewająco. Broń Boże, nie widać, że coś dzieje się nie tak. To było specjalny taki PR dla Botoxu. Specjalny PR do Botoxu, czyli rozumiem, że wszystko w życiu prywatnym jest na 100% dobrze. Nie, jak się ma takiego mężczyznę, to musi być dobrze.